I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. Obcy jest jak końska mucha. Jak cię raz wyczuje, to będzie chciał usiąść na tobie wielokrotnie. Fakt jest taki, że mucha końska cię ugryzie. Obcy też cię ugryzie, tylko że obcy ugryzie cię lekko inaczej. Dzisiaj odcinek, którym ostatnio żeśmy zginęli, to dzisiaj ten fragment trzeba przejść. Moja technika nigdy się nie zmienia. Jeżeli zaczyna być jakaś gadka, gdzieś ktoś gada do nas przez słuchawki, gdzieś w komputerze otwarzamy dźwięk, chowamy się do szafki. Nie mamy wtedy dobrego nasłuchu i możemy nie usłyszeć, że obcy akurat tymi schodami zasuwa centralnie na nas. Dzisiaj zrobiliśmy bardzo szybko to, co wczorajśmy się trochę kręcili, czyli otworzyliśmy te drzwi i idziemy tam, gdzie jest też obcy, tam, gdzie jest też robot. Musimy go zabarykadować. Robot, który tutaj biega, nic tam nie zrobi, jest to robot akurat, który jest bezpieczny i można spokojnie koło niego chodzić. No, ale oczywiście obcy nie jest bezpieczny. Tam, gdzie wczoraj zginęliśmy, zwróciłem uwagę na to, że obcy jednak się pojawia. Dzisiaj Amanda będzie zwana. A ja jej tylko pomogę. To jest też dosyć straszny kawałek, bym powiedział. Obcy będzie koło nas chodził bardzo blisko. Wolno, wolno, jak najwolniej. Tutaj bieg jest tylko i wyłącznie czasami. Przed obcymi tak nie uciekniemy, tylko przed robotami. Jak nas robot nie goni, to nie uciekamy. Ten robot nie ma czerwonych gał, nic nam nie zrobi. Oczywiście do końca nie należy wierzyć, bo jednak robot być robot. Zaglądam w lewo, zaglądam w prawo, już jestem czujny. Wiem, że obcy w tym rejonie jest. Nasłuchuję go. Słuch to podstawa. W pewien sposób cały czas myślimy, jak oszukać obcego. Wiemy, że pojawił się wczoraj w tym fragmencie, że nas tutaj dorwał. Mniej więcej jeszcze kawałek musimy dojść, ale on i tak już tutaj chodzi. Rozglądam się za tym, gdzie się mogę schować. Szukam również szafeczki jakiejś bardzo blisko różnych miejsc. Tunele też są dobre, ale wiemy, że wchodzi. A jak widzicie, trup leży na każdym rogu. Chcieli wejść, ale nie zdążyli.
supply storage locked down. Część za nami, ale to ta część łatwiejsza. Teraz on już jest tak jakby w pułapce. On o tym wie, że my na niego polujemy i on poluje już na nas. Kto wygra? Robot jest tutaj niezbędny, on nam otwiera różne drzwi, chodzi, gitary nie zawraca, coś tam ględzi, ale generalnie otwiera nam różne drzwi. Teraz trudniejszy fragment. Tutaj jest. Tutaj będzie się chciał do nas dobrać. Nie bardzo jest się gdzie schować, ale znajdę kawałek. To jakby droga powrotu. Jesteśmy bardzo blisko wagoników. Ale wróćmy tutaj. Myślę, że tu jest bezpiecznie, teoretycznie. Zaczynam badać, do komputera próbuję dojść, ale to chyba też fragment, który nam jeszcze nie jest potrzebny. Prawdę mówiąc, tutaj zrobiłem babola. Na szczęście poruszałem się bardzo powoli. Co wyjdzie za chwilę. Nasłuchuję. Przyglądam się. Patrzę, gdzie mogę uciekać, jakby co. To ważne. Znajduję kolejnego trupa. Ale trup na stacji Sewastopol. To tak jak chleb. Leży wszędzie. I teraz. Jakie moje zdziwko nastąpiło. Przeciętny Kowalski już palpitacja. Przeciętna Kowalska darłaby się już. Henik, kur. A ja cicho. Stoję i myślę. Co by było, gdybym spanikował i zaczął się poruszać szybko? Byśmy musieli zaczynać od nowa. Obcy teoretycznie jest zaspawany. Nie do końca. Co gorsza, to nie koniec przygody. On nas ciągle ściga.
my command that allows you to initiate the emergency lockdown. It's on the terminal behind the reception desk. Ja muszę biegać od włącznika do włącznika. Oni stoją pochowani, a ja muszę włączać. Obcy chodzi za mną. W zasadzie tropi mnie. Jest cały czas krok za mną, ale ja nie panikuję. Odpalam komputer i sprawdzam, co jest grane. Jeszcze muszę przejść kawałek. Tu jakiś kot, żeby odsłuchać dźwięk. Dobry jaja. Kod mamy. Teraz ważna sprawa. Trzeba dosyć szybko zareglować te drzwi. Bawi się w komputerze, a obcy cały czas drepcze. Ale nie ma wyjścia. Hughes, it's Ransom. I just got your query. Yes, I have been in our transmission relay archive and I've done some decrypting. I'm looking for crew logs and receptions closed a while ago. I know you're concerned. Good job. Come through your cell phone. Quietly. A routine company transmission packet sent from the edge of Thetis before a ship started its repair. Nothing is going to break anything. Still, no one else needs to know about it, right? If you talk, well, there'll be consequences. I mean, there's plenty Marie doesn't know, right? Leave them decoding and let me know when they're done. Serwerownia w zasadzie jest zamknięta, no ale trzeba stąd jeszcze uciec. Jest robot, który nam nie zagraża. Nawet nam trochę pomaga. Dlaczego? Bo jak zobaczy obcego, to mówi do niego, kim jesteś, co za istota z ciebie. Słysząc takie teksty, możemy go zacząć namierzać, gdzie on jest. To ważna informacja. No ale teraz droga ucieczki. To nie będzie proste. Szafka to mój drugi dom. Widząc szafkę, chowam się od razu, żeby odetchnąć i zastanowić się, co dalej. Tutaj blisko musi być telefon. To ważna sprawa. Mamy bardzo wtedy ważną sprawę zapisaną i możemy ruszać dalej. No tak, ale trzeba to zapisać. Teraz zostaje nam nic innego, jak ucieczka. Obcy będzie nas tropił do samego końca. Ale musimy iść bardzo po cichu, żadnych gwałtownych ruchów. Tu wolno, jak najwolniej i rozglądać się. Zrobię apteczkę, bo będzie dzisiaj potrzebna. Tutaj w zasadzie będzie coś bardzo ciekawego. Zamierzałem się schować chwilę, bo słyszałem go z tej strony, ale obcy chodzi też kanałami. O czym się zaraz przekonam. Wy też. We don't forget the
seeing the big picture. Shit! To było konkretne zdziwko. Ale szybkość palnika, szybkość myślenia spowodowało, że Amanda żyje. Fak, zostałem zamroczony, ale żyje. Ale jaja jak beret. Twarz o twarz. Tu możemy poświęcić te parę kropli palnika, płynu, czyli tego paliwa, co użytkujemy do miotacza ognia. Można to poświęcić, bo bardzo ważna sprawa. No ale dalej już wpaść nie należy. Ale opcja jest ciągle na naszych plecach. Ciągle nam nie będzie chciał odpuścić. I tutaj trzeba się będzie zaraz chować. Ricardo, you got news for me? I need more time. I don't have more time. Po raz kolejny nie spanikowaliśmy i to nam uratowało życie. Żebym zaczął tutaj znowu wariować, byłoby po nas. Wyjąłem palnik na chwilę, bo już się bałem, że wejdzie. Czy obcy wchodzi tutaj pod biurka? Tak. Ale tym razem nie wlazł. No ale to nie koniec. Ciągle trzeba uciec. Nie ma jak usłyszeć. Obcy ciebie ściga. No i co teraz? Nic. Idę dalej. Ale tu będzie jeszcze jedna ciekawostka. Będzie człowiek. Człowiek być człowiek, dlatego się niszczy regularnie. Jest po prostu często durny jak but. Będzie strzelał do mnie. Co mu to da? Nic. Ja tylko poczekam, a strzeli jedną kulkę. W zasadzie. I powiem mu, trzymaj się. On your way. Don't make this hard.
To jest przykład, jak można być debilem. Wie, że tu jest ta istota, która zabija, a on walczy z człowiekiem. To musi być pracownik tej stacji, no bo kto inny? Tu są przecież tylko pracownicy. Ale nie każdy okazuje się, że jest normalny. Przyjmują do pracy, nie sprawdzają, czy ma mózg. Teraz tylko poczekam, żeby strzelił. Strzelił? No to słuchajcie. I patrzcie. To, że nie ma mózgu, to jedno. To, że jest sztywny, to drugie. Teraz mu się nawet noga będzie trzęsła. No. A mógł przeżyć. I'm in Gemini, Waits. We need that whole facility powered up. There's a freight elevator you'll need to take, but ever since Ceason pulled funding from Gemini, it's been out of action. Prawdę mówiąc, to był dość trudny fragment. Wyszło dobrze i udało nam się przejść. Zostaje nam tylko ostatni telefon wykonać i jesteśmy cali bezpieczni. Na razie. Ale... to, że nam tak wyszło, to tylko dlatego, że nam tak wyszło. Obcy nie odpuszczał. Ten człowiek, głupi jak but, no strzelał. W zasadzie strzelił sobie w łeb, bo obcy za chwilę go skasował. My robimy zapis i standardowo do naszej ulubionej chatki, czyli do szafki. Ale udało nam się. Obcy nas ściga. Ścigany. Jak Tommy Lee Jones.